Jesteście gotowi? Sporo się ostatnio działo. Od kilku tygodni mieszka z nami kandydatka na naszą żonę, Taylor. Dogadujemy się, ale nie doszło jeszcze do jej zbliżenia z Dimitrim. Nocami mam go na wyłączność. Cały czas byliśmy też w kontakcie z Chrissy. Pandemia przybierała na sile i zaczęto zamykać granice, więc przyspieszyliśmy jej kolejną dłuższą wizytę. Jeśli nie przyleci teraz z córkami, być może nie zobaczymy ich przez bardzo długi czas. Miały już wyrobione paszporty, więc kupiliśmy im bilety. Jeszcze nie zamieszkają z nami na stałe, ale będzie to dłuższa wizyta, żeby sprawdzić, jak się odnajdziemy w powiększonym gronie. Chrissy jest już w drodze. Klamka zapadła. Jadę. Do zobaczenia. Pochyl się. Nie sięgam. Nie wygłupiaj się. Przestań. Uciekam. Tato, cieszę się na myśl o dwóch kandydatkach na naszą żonę pod jednym dachem. Taylor jest tu od jakiegoś czasu i przywykliśmy do jej obecności. Zwierzyła się nam, że rozmowa z mamą nie przebiegła po jej myśli. Mimo to z nami została, co jest cudowne. Ale czy coś się zmieni, gdy pojawi się Krystalin z córkami? Jeszcze nigdy jej nie spotkałaś. Sama w to nie wierzę. Jest mi tak bliska, że uważam to za jakiś żart z waszej strony. Nie mam wrażenia, że spotkam ją po raz pierwszy. Już traktuję ją jak siostrę i bardzo często ze sobą gadamy przez wideoczat albo wymieniamy wiadomości. Wystarczy mi uścisk i wszystko stanie się rzeczywistością. Cieszę się. Za długo czekałam. To wariactwo. Czasem czekamy na coś tak długo, że gdy nadchodzi, nie możemy w to uwierzyć. Taylor i Krystalin są w kontakcie od kilku miesięcy. Ale chcę zobaczyć, jak będzie wyglądać ich pierwsze prawdziwe spotkanie. Taylor jest hałaśliwa i dość absorbująca. Krystalin woli raczej obserwować w milczeniu. Miło będzie mieć wszystkich na miejscu. To prawdziwy sprawdzian.